Nazywam się Olgierd Geblewicz, jestem członkiem grupy EPP. Jestem marszałkiem zachodniopomorskiego województwa w Polsce. Temat dezinformacji w sieci jest istotny i jest obecny w każdym kraju, w każdym regionie i w każdym mieście. Widzimy to od wielu lat, że wraz z tym, jak wzrasta rola mediów społecznościowych w informowaniu społeczeństwa, niestety również traci na jakości informacja. Ja uważam, że kluczowe z punktu widzenia walki z dezinformacją są dwa czynniki: świadomość i edukacja. W Szczecinie rok temu, w czasie seminarium, które zorganizowałem, seminarium, które nazywało się Mowa nienawiści, fake news oraz propaganda współcześni wrogowie demokracji, zdecydowaliśmy się zrobić warsztaty dla młodych ludzi. Te warsztaty nazwaliśmy fake busters, a więc łowcy fałszywych informacji. Dzięki takiej zabawie młodzi ludzie zdali sobie sprawę, jak łatwo jest ich oszukać w sieci. Wydaje się, że podążanie taką właśnie drogą, interesowanie tym problemem młodych ludzi może dać nam wszystkim bardzo ciekawe efekty.